Wiadomość od osoby ukochanej. Zapraszam serdecznie na wróżbę z dwóch talii tarota. Pierwsza grupa to Lenormand karty. Widzicie, w starym stylu, i muszelka brązowa. Druga grupa to tarot światła i cieni. Amerykańska talia i muszelka biała. Zapraszam do wyboru grupy, pierwsza lub druga, Lenormand lub tarot. Jeśli już wybraliście, oczywiście zaczynamy, kochani. Wiadomość od osoby ukochanej. Myślcie teraz intensywnie o Waszej osobie ukochanej. Ja zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was, piszcie do mnie e-maile, zamawiajcie wróżby indywidualne, prywatne, osobiste. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście pod filmikiem, w komentarzach. Zapraszam, oczekiwanie na wróżbę prywatną to tylko 3 dni maksymalnie, ale również szybciutko terminy dają za 1-2-3 dni. Zapraszam. Wiadomość od osoby Waszej ukochanej, no nie do końca szczera jest ta osoba, to taki cwany lis, który jest być może toksyczną osobą lub bardzo wyrafinowaną, cwaną, przebiegłą, chytrą, sprytną. Także uważajcie troszeczkę, miejcie szeroko uszy i oczy otwarte, czy ta osoba Was w jakiś sposób nie chce przechytrzyć, czy wykorzystać, czy po prostu tej, no nie daj Boże, oszukać, okraść. Mamy tutaj bociany, czyli jakąś wiadomość od tej osoby. Słońce, czyli bardzo tutaj będzie ta osoba mówić o tym, że Was kocha, że być może chce mieć dziecko z Wami, że chce mieć z Wami piękną, gorącą, cudowną miłość i chce tutaj Was spotkać. Naturalnie koniczyna mówi o jakiejś takiej chwili romantycznej, ale krótkiej, takiej chwili w oku mgnienia, która oczywiście jest piękna, romantyczna, uczuciowa, ale jest tylko mizerną koniczynką, która szybko więdnie, czyli ta chwila, tak samo jak szybko się zacznie, tak szybko się zakończy. No, jest to krótka, piękna chwila, którą ta osoba chce. Także być może tylko na romantyczny wieczór, na romantyczną jakąś seksualną noc. Także uważajcie, nie dajcie się wykorzystać, nie dajcie się tej przechytrzyć, ponieważ ta osoba ma tutaj oczywiście tylko egoistyczne jakieś plany, ale będzie na pewno ta osoba pisała czy mówiła, że chce czegoś pięknego, gorącego. Na pewno będzie tu gorąca chwila romantyczna, piękna. Ta osoba będzie chciała się spotkać i napisze same tu jakieś piękne, romantyczne, tkliwe komplementy. Także zobaczcie sami i weźcie tą osobę oczywiście pod lupę, co ta osoba naprawdę będzie zamierzała. Zapraszam grupę drugą. Ja w międzyczasie oczywiście zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila. Ja mam różne, przeróżniaste opcje wróż. Możecie sobie zrobić lustro lub normalnie zadać pytania do kart. Możecie sobie zrobić prognozę związku. Także zapraszam, piszcie do mnie e-maile, kochani. A teraz wiadomość od Waszej osoby ukochanej. Paś mieczy, słońce. O, znowu słońce, tak jak w pierwszej grupie. I cesarzowa w przełożeniu paś pentakli. Czyli kochani, tutaj z pazia mieczy, który, no dwa pazie, czyli może być to osoba młodsza od Was. Ta osoba Was gdzieś tutaj podgląda, dowiaduje się coś o Was, jest jeszcze zablokowana, pasywna, ale ta osoba przemieni się tutaj w pazia pentakli, czyli będzie chciała coś stabilnego. Ta osoba napisze Wam wiadomość, dobrą wiadomość również, że chce z Wami jakąś tutaj relację, spotkanie, że jesteście przepiękne, jesteście cudownością, jeśli chodzi o kobiecość, kreatywną, przepiękną kobietą, zadbaną, uroczą, seksowną, prześliczną dla tej osoby i najważniejszą. I to jest prawda, ponieważ cesarzowa mówi o naprawdę najpiękniejszej kobiecie, także tak postrzega Was ta osoba i tak będzie do Was
mówiła, pisała, jesteście dla tej osoby przepiękną istotą kobiecą, także chcę być może nawet ta osoba, co napisze Wam lub powie, dzieci z Wami, rodzinę, potomstwo właśnie, widzi Was jako dobrą matkę, jako dobrą kochankę, partnerkę. Także tutaj będzie ta osoba rzeczywiście mówiła Wam lub pisała o tym, że chce mieć ewentualnie jakąś stabilną relację z Wami, ale to będzie dopiero początek, czyli pierwsze kroki rozpoczęcia czegoś stabilnego z Wami i o tym właśnie napisze ta osoba wiadomość. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia kochani, odwiedzajcie mój kanał i piszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.